Cześć Maciuś, nie zgadniesz co kupiłem? Co Maciek, co? Magiczne krzesło. Z tej lektury. Naprawdę? Tak. Dziś powinno przyjść kurierem. Chodźmy je wypróbować. Dobrze, chodźmy. Maciuś, patrz do ciebie. Idę. Uważaj na siebie, nie wyczaruj słonia. A tak, przy okazji kupiłam nową szafę do swojego pokoju. Super. Szkoda, że w szóstej klasie nie mieliśmy małego księcia. Mam. Maciuś. I co sobie życzysz? Chcę mieć nowy komputer. Nic się nie stało. Oszukali mnie. Będzie dobrze. Chodź, zobaczymy nową szafę. Dobra. Ale ładna. Otwórzmy ją. Zatrzasnęła się. Gdzie my jesteśmy? Kazio, jak ty wyglądasz? A jak ty wyglądasz, Maciuś? Ty jesteś dziewczyną z tego małego księcia. A ty tym dziadkiem. Dobra, koniec żartów. Chodźmy się rozejrzeć. Patrz, to jest samolot. Chodźmy go zobaczyć. A może go odpalimy? Możemy spróbować. W firmie to działało. Tu są nawet kluczyki. Odpalmy. Odpalamy! A gdzie jest Liz? Chyba na nim siedzę. O, jesteś. Co ty tam robiłeś? Ach, no tak. Zapomniałem, że ty nic nie mówisz. Wiesz, w filmie powiedziałem, że nie polecę z tobą i odejdę. Ale teraz zamienię zdanie. Będzie trochę ciasno, ale damy radę. Lecimy! Umiesz tym sterować? No wiesz, ostatnio odpaliłem ten z głową pół wieku temu, więc nie. Dobrze, nie jest to jakieś takie trudne. O, zobaczcie, tam jest Janko muzykan. On utknął, chodźmy mu pomóż. Randujemy! Janko, co ci się stało? Zobaczyłem instrument. Myślałem, że to skrzypce. I postanowiłem podejść, ale okazało się, że to Janko łapacz. 3000 właściciela skrzypiec. Pomożemy ci, ale nie wiem, co wyrzeczy się nie dotyka. Dziękuję. Pa, pa. Zobaczcie, tam jest Bilbo i Bombur. Co robicie? Nudzi nam się. Smaug pokonany, nie ma co robić, a Bombur korzysta z okazji. Pobija wczorajszy rekord jedzenia pączków. Jego wynik to 2568. Życzymy powodzenia. Spójrzcie na prawo. Tam jest dom bez dachu, a w nim Mikołajek. Mikołajku, co robisz? Chowam się przed babcią. Mikołajko, co się daje babuli? Buzi, babciu, buzi. Lisie, nie! Ląduj, trzeba go ratować. Dobra, to lądujemy. Spadamy! Nie! Wszyscy są cali? Chyba tak. Dobra, chodźmy stąd.
Chodźmy szukać lisa. Zobacz, tam jest. Chodźmy. Lisie, nic nie jest? Aha. Widzicie to? Co? Tam chyba jest lew. Chyba tak. Chodźmy tam. To na pewno Aslan. Tak, to on. Idziemy. Cześć, Aslan. Co robisz? Idę do sklepu. Idziecie ze mną? Na pewnie. Ale miałem dziwny sen.